Subskrybuj nasz kanał na YouTube. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy wierni, jakże konieczna jest nam i potrzebna cnota pokory, którą nabywamy w całym naszym życiu i łatwo nam przychodzi wtedy, kiedy doznajemy naszej nędzy w całej okazałości, a więc wtedy, kiedy popadamy w grzech. Wtedy oczywiście uniżeni przed Panem Bogiem, bo przecież, żeby otrzymać rozgrzeszenie, należy wzbudzić w sobie akt żalu. Uznajemy grzeszność i nędzę swoją przed Panem Bogiem. Ale kiedy odchodzimy od kratek konfesjonału, najczęściej staje się rzecz przedziwna. Nie uznajemy już nędzy swojej. Brakuje nam pokory przez wzgląd na miłość do siebie samego. I dajemy się złapać w tę pułapkę pychy, która jest ukryta pod płaszczem pokory. Doskonale to widać, kiedy właśnie będąc w stanie łaski uświęcającej, z taką lekkością oceniamy i osądzamy innych. Łatwo nam wtedy to przychodzi. A im czyści jesteśmy, tym bardziej skłonni do oceniania. W tym czujemy się silniejsi, mocniejsi przed innymi. I w ten sposób oto budujemy doskonałość na pysze, na fundamencie bardzo kruchym. I dlatego tak często, odchodząc od konfesjonału, znowu popadamy w grzechy. Bo budujemy na sobie. Pan Bóg chce nas przekonać, jak potrzebny jest nam, byśmy mogli wzrastać w doskonałości opartej na Nim. A do tego jest konieczna pokora. I dlatego, ucząc się pokory, winniśmy pamiętać, że zawsze nędzni jesteśmy. Nawet w stanie łaski uświęcającej, nawet po odejściu od kratek konfesjonału, kiedy jesteśmy na mszy świętej i mówimy, spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, powinniśmy uznać nędzę swoją, nawet kiedy jesteśmy w stanie łaski. Bo gdyby było inaczej, to Matka Najświętsza, ta, która nie popełniła grzechu, chodziłaby dumna jak paw. Wywyższona, wywyższałaby się ponad innych, a przecież była najniżej stojącym stworzeniem. Uniżała się tak głęboko przed Panem Bogiem, jakby była winna wszystkich grzechów na całym świecie. A my, kiedy tyle grzechów popełniamy, jesteśmy tak skorzy do wynoszenia się nad innych. I dlatego niech grzechy chłostają nas, byśmy uczyli się pokory, ale kiedy doznajemy łaski przebaczenia od Pana Boga, nie dajmy się wbić w pychę, ale dalej uznajmy przed Panem Bogiem, że nędzni jesteśmy i niezdolni do niczego poza grzechem. Jeśli taka świadomość będzie zawsze nam towarzyszyć, zawsze, że godni politowania jesteśmy, wtedy zwycięży w nas moc Boża i nie upadniemy, bo Pan Bóg będzie naszą podporą. Tak jak było to w przypadku wielu świętych, a szczególnie Matki Najświętszej, bo Pan Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Amen. Subskrybuj nasz kanał na YouTube. Bóg zapłać za wasze wsparcie. Wspierając nasz kanał, pomagasz tworzyć kolejne treści. Więcej informacji w opisie filmu.